Dzień doberek! Dzisiaj mamy tak cudowną pogodę. Słuchajcie, zapowiadało się, że to nie do końca będzie ładnie, bo było dosyć tak szaro-buro. Wyglądało, jakby miał padać deszcz. A, wyszło przepiękne słońce i wcale dzisiaj nie jest upalnie, czyli tak jak ja lubię, ma być maks 25 stopni. Idealna pogoda na to, żeby wykorzystać ją na przykład na jakiś spacer. I dzisiaj właśnie tak zrobimy. Ja potrzebuję trochę odświeżyć głowę, jak to się mówi, więc przyda mi się spacerek, obcowanie troszeczkę z naturą, inne miejsce, żeby wyjść z domu po całym tygodniu pracy. Wyglądam dzisiaj tak. O! Czyli mam ze sobą koszyk Mako, sandałki z Dizzy, które kupiłam no dawno, jeansy z Zary, bardzo, bardzo stare, bokserkę białą pod koszulą, bo ta koszula, czekajcie, jest taka, nie wiem czy będzie to widać, widzicie, prześwitująca, bardzo, bardzo, bardzo cieniutka. A koszula też jest z Zary i też już ma kilka lat. Więc tak się dzisiaj prezentuję. Trochę na luzie, trochę kolorowo, czyli cała ja. No i zabieram Was ze sobą. Zobaczymy, jak ten vlog się dzisiaj rozkręci. Będzie też pewien temat kosmetyczny. Chciałabym go poruszyć, ponieważ dostałam pytanie właśnie z tym związane. A na razie jeszcze nie będę zdradzać, o co chodzi, ale myślę, że to jest też dobra okazja, żeby poruszyć ten temat we vlogu, a nie w jakimś oddzielnym kosmetycznym filmie, bo to są no dobra, nie będę Wam mówić już, o co chodzi. Zmykam, zabieram Was ze sobą, zobaczymy, jak ten dzień się rozkręci. Życzę Wam miłego oglądania. I look for the things I don't know. For all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last. Słuchajcie, posiedzieliśmy trochę w ogródku w Marinie Dianie. Pospacerowaliśmy, porelaksowaliśmy, odpoczęliśmy. No nie wiem, co mam tutaj jeszcze powiedzieć. Było cudownie. A już mamy tak naprawdę końcówkę dnia, bo cały dzień zleciał nam tam w idealny sposób. Wracając do domu jeszcze kupiliśmy kwiaty, tam podjechaliśmy po parę rzeczy, oczywiście szybkie jakieś zakupy do domu i pomyślałam sobie, że właśnie teraz na zakończenie tego vloga chwilę do Was pogadam, ponieważ jakiś czas temu dostałam od Kasi bardzo ciekawy komentarz, a mianowicie: z chęcią obejrzałabym materiał o Twoich najładniej pachnących kosmetykach do ciała. I zaczęłam się tak zastanawiać nad tym, czy ja w ogóle mam takie kosmetyki do ciała, które najładniej pachną. I wiecie co? Pomyślałam sobie, że może troszeczkę inaczej ugryzę ten temat, bo nieraz dopytujecie mnie o jakieś zapachy, nieraz rozmawiamy o perfumach i nie tylko. I wiele z Was wie, że ja mam taki troszkę specyficzny gust, jeśli chodzi o zapachy w kosmetykach. Lubię, kiedy zapachy są cięższe, nieco cięższe, bardziej pudrowe. Ja nie lubię zapachów cytrusowych, więc od razu Wam mówię, nie lubię ich ani w perfumach, ani w kosmetykach do ciała, do pielęgnacji twarzy tym bardziej, chociaż zdarzają się pewne wyjątki. Nie lubię zapachu wanilii, to też jest coś, co po prostu jest dla mnie... Mimo tego, że to jest tak, zapach wanilii też jest taki specyficzny, taki wiecie, trochę nieco cięższy, pudrowy, coś w tym stylu, ale ja po prostu nie lubię. Natomiast przypomniało mi się, że ja lubię zapach, który między innymi znajdziecie w serii Sakura,
od marki Rituals. Jakiś czas temu pokazywałam Wam, że miałam jakiś czas temu, to było w kalendarzu adwentowym w grudniu zeszłego roku, znalazłam balsam właśnie z tej linii Sakura. I ten balsam, to masło, tak bardzo mi się spodobało. Jego zapach i to, jak utrzymuje się ten zapach na ciele, jak się rozwija. Co prawda miałam kiedyś piankę z tej serii, ale ta pianka moim zdaniem zupełnie inaczej pachnie. I raz ją kupiłam, więcej do niej nie wróciłam. A teraz po prostu przepadłam. I między innymi właśnie, jeśli będziecie mieć taką okazję, żeby wejść sobie do sklepu w marki Rituals i powąchać, jak pachnie Sakura, to będziecie wiedzieć, o co mi chodzi, bo to jest taki właśnie aromat nieco pudrowy. On mi się też kojarzy z takim aromatem, który można znaleźć między innymi w perfumach Chanel numer 5, tych pierwszych tradycyjnych. No i zobaczcie. Jeśli pomyślicie sobie o tych perfumach Chanel numer 5, to może Wam się skojarzyć trochę właśnie z takim babcinym, pudrowym zapachem. I to jest coś, co ja bardzo lubię. Dla mnie taki zapach talku, zapach pudru, może trochę piżmowy taki zapach jest czymś takim no, fajnym w pielęgnacji. No ja po prostu lubię. I ja nie jestem specjalistą od opisywania zapachów. Absolutnie nie. Ale czekajcie, aż sobie powącham. No. Właśnie. No. Tak. Tak. Gdybym mogła Wam przesłać ten zapach, to byście doskonale wiedzieli, o co chodzi. Właśnie taki pudrowy, talkowy. Dlatego też między innymi na przykład uwielbiam dezodoranty Borotalco. I tak często Wam je pokazuję, stosuję je od lat, bo one mają właśnie taki specyficzny zapach talku. Trochę mi się to kojarzy z takim, no nie wiem czy dzieciństwem, ale troszkę z takimi właśnie zapachami dla dzieci, dla niemowląt. No ja po prostu lubię ten taki pudrowy aromat. I między innymi właśnie Sakura od Rituals ma coś takiego. Ale jeśli jeszcze idziemy troszeczkę w te zapachy, takie lekko pudrowe, czy to do pielęgnacji ciała, czy na przykład rąk, to też przez wiele, wiele lat mówiłam Wam o tym, że bardzo lubię zapach, który znajduje się w serii marki L'Occitane, 20% masełko. A to są takie kosmetyki, które są oznaczone najczęściej na niebiesko. I tam do pielęgnacji ciała jest masło piankowe. Dobrze usłyszeliście? Taka pianka. Tłusta, gęsta, przyjemna, lekka. Właśnie z tej serii 20%, które też ma taki aromat nieco pudrowy. I dla mnie właśnie takie aromaty w tych kosmetykach do pielęgnacji ciała mogą sprawdzać się przez cały rok. Ja nie mam absolutnie z tym problemu, czy to jest lato, czy to jest jesień, czy to jest zima. Ja lubię takie aromaty, lubię takie zapachy. One mi dają takie poczucie trochę odświeżenia, takiej właśnie czystości, ale są też takie no, umilające moje zmysły. Ale nie myślcie sobie, że ja tylko i wyłącznie idę w tę nutę zapachową, bo bardzo lubię zapachy takie też nieco cięższe zimą, jak na przykład czekolada, produkty właśnie takie czekoladowe, ale nie żeby to była mieszanka czekolada z, nie wiem, pomarańczą. No to już nie, bo widzicie, tu mamy cytrus, tak? Więc niekoniecznie, ale właśnie sama czysta czekolada, słodki, czekolada z kawą połączona, tak. Bardzo lubię, jeśli chodzi o pielęgnację ciała, kiedyś marka Patent Wrap, być może nadal miała albo ma też taką serię do ciała, masło i peeling i produkt chyba do dłoni i do stóp, otulający. To jest też taki aromat, który ja bardzo lubię. Co jeszcze lubię? W okresie jesienno-zimowym lubię też wszystkie produkty do pielęgnacji ciała, które mają gdzieś nutę drzewa sandałowego. Na przykład stara mydlarnia ma takie produkty, ma taką linię właśnie sandałową.
Lubię ołów w produktach do pielęgnacji ciała. Właśnie ambra, piżmo. To są też takie nuty, które bardzo często w tych produktach do pielęgnacji ciała pojawiają się właśnie u mnie zimą. Czyli gdzieś to drzewo sandałowe, ta czekolada, kawa, właśnie ten ołów, piżmo, ambra. Widzicie? Widzicie teraz te nuty? Ja w ogóle lubię też takie troszeczkę klimaty arabskie w okresie zimowym. Mam wrażenie, że one wtedy też mnie ocieplają, tak pobudzają zmysły właśnie takim ciepłem, które jest mi w tym okresie potrzebne. Gdzieś to też z tyłu głowy kojarzy mi się, wiecie, takie wieczory, kominek, świece i tak dalej, bo takie zapachy też towarzyszą mi w okresie zimowym, jeśli chodzi o świece w domu. Na przykład z Zary jest taka, w stałej kolekcji Zary jest taka seria świec, które są właśnie w takim opakowaniu brązowym i one są też takie bardzo specyficzne, czasami można gdzieś je wyczuć, jak wchodzicie do Zara Home, i też bardzo lubię do nich wracać w okresie zimowym. Już nie mówiąc o tym, że mam w tej chwili zapas, słuchajcie, świec od Bath & Body Works, połączenia karmelu, czekolady i kawy. I też lubię je na takie chłodniejsze wieczory odpalać, albo na przykład z rana. I zobaczcie, właśnie to, ten pudrowy aromat gdzieś tam się przewija przez cały rok u mnie w tej pielęgnacji, jeśli chodzi o kosmetyki do ciała, albo z kolei właśnie karmel, czekolada, drzewo sandałowe, ołów w pielęgnacji zimowej. Oczywiście czasami jest tak, że sięgam po jakieś na przykład kosmetyki owocowe lub bardzo lubię aromaty malinowe. Na przykład było takie masło do ciała z Bath & Body Works malinowe, które pachniało obłędnie. Ale na przykład podoba mi się połączenie malin, jeżyń i truskawek, które znajdziemy w kosmetykach Balneo kosmetyki do pielęgnacji ciała. I podoba mi się ten aromat i on jest taki właśnie trochę orzeźwiający, bardziej skusiłabym się na okres letni, wiosenny. Natomiast kwiatowe rzadko, różane, no nie, to nie jestem ja. To nie są nuty, które do mnie przemawiają, które gdzieś tam mnie skłaniają, żeby używać produkty z przyjemnością. A jeśli już właśnie widzicie, te kosmetyki mają takie aromaty, które ja lubię, to też regularnie do nich wracam. One gdzieś pojawiają się w tej mojej pielęgnacji i też sprawiają, że ta pielęgnacja jest po prostu przyjemna. I ja już wiele razy Wam mówiłam o tym, że ja dlatego między innymi tak kocham kosmetyki pielęgnacyjne do ciała i do twarzy, bo jeśli one będą sprawiać mi przyjemność i umilać całą tą pielęgnację, między innymi właśnie przez te zapachy, to ja jestem kupiona. I jeśli widzę, że gdzieś w kosmetykach są takie aromaty, to jestem kupiona. Zobaczcie, na przykład w pielęgnacji do twarzy nie lubię takich ciężkich pudrowych aromatów, nie do końca. Bardziej wolę na przykład, tak jak teraz mam aromat winogron w kosmetykach Vitinia Skin Love, albo bardzo, bardzo lubiłam ten aromat ogórkowy w kosmetykach Yonel. Chociaż w zależności oczywiście tam od kosmetyków teraz troszeczkę się tam pozmieniało, ale ten ogórkowy aromat gdzieś też bardzo, bardzo lubiłam w tych kosmetykach. Więc widzicie, to u mnie to tak jest. Kasia, mam nadzieję, że udało mi się rozwiać Twoje wątpliwości teraz a propos właśnie tych produktów pielęgnacyjnych. Ale żebym tak powiedziała Wam, słuchajcie, te i te, no to widzicie, że nie. Musi do mnie przypaść. Jest kilka takich linii zapachowych, pielęgnacyjnych do ciała, które ja bardzo lubię, do których lubię wracać, które umilają mi tą pielęgnację, które sprawiają mi przyjemność. I to są właśnie takie nuty zapachowe, które dzisiaj Wam przedstawiłam. Dobra. No, mam nadzieję, że wyczerpałam temat i właśnie mam nadzieję, że Kasia już teraz wszystko wie co i jak, ale też przy okazji Wy się dowiedzieliście troszeczkę o mnie i wiecie, jakie ja lubię te właśnie nuty zapachowe, gdzieś tam te aromaty, jeśli chodzi o pielęgnację do ciała. Podkreślam, jeśli chodzi o pielęgnację do ciała, bo z perfumami też jest trochę inaczej, ale obiecałam Wam, że jak skończę mój cel, który sobie założyłam w tym roku, czyli stworzenie całej kolekcji moich ulubionych, ukochanych zapachów
jeśli chodzi o perfumy, wody perfumowane, zbiorę je wszystkie, to zrobię dla Was taki zbiorczy film. Obiecałam i na pewno będzie. Jeszcze jestem na etapie, że sobie pomału kupuję, więc musicie uzbroić się w cierpliwość, ale na pewno taki materiał pojawi się tutaj na moim kanale. Dobra, słuchajcie, kończę. Idę zająć się teraz przyjemnościami wieczornymi. Dzisiaj będę sobie czytać książkę, a tak w ogóle to chciałam Wam powiedzieć, że czas pomału zacząć się opakować, szykować do Włoch i zbierać wszystko, co będzie mi potrzebne na tym wyjeździe. No i myślę, że zaraz będziecie oglądać już takie vlogi tutaj na moim kanale. Dobra. A tym akcentem pożegnam się już z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Za ten film, za ten vlog, za Waszą obecność i za wszystkie komentarze, które zostawicie. Oczywiście za Waszą całą aktywność. No i co, kochani, do zobaczenia następnym razem. Buziaki, pa! A na podsumowanie dnia patrzcie na to! Jagodzianka i malinianka z krucho. Czyli mamy tutaj jagodziankę z kremem patissier i maliniankę z kremem patissier. Takie przyjemności na zakończenie dnia. Hello, Ramona, I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know.